Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i dzisiaj omówimy sobie pancernik tieru 8, czyli francuską Champagne i to będzie kolejny okręt, który możecie u mnie wygrać, w czym od razu zaznaczam, że nie polecam i yy, co trzeba zrobić? Procedura podobna. Wpisujecie swój nick z gry, serwer, na którym gracie oraz na początku giveaway szampania. I to są trzy rzeczy, które musicie wpisać, żeby wziąć udział w giveaway. Opiszecie komentarze pod filmem na YouTubie i to tyle od Was wymagam. Wylosuję osobę i dam znać, kto wygrał potem na YouTubie. Czyli tak, omawiamy sobie, moi drodzy, kapitana standardowo na początek i jest to kapitan zrobiony full pod survival, bo ten okręt do niczego innego się w zasadzie nie nadaje. Kapitan odskakuje wszystkie moje francuskie pancerniki, widzicie, że ulepszona, ulepszony strzelacz zborowy, ulepszona adrenalina, także ten kapitan jest na wszystkich moich pancernikach przerzucany z miejsca w miejsce i ulepszenia wyglądają następująco. Na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, bo na Francuzach lubi ona sobie paść. Na drugim slocie kontrola uszkodzeń, trzeci slot celność, czwarty slot kontrola uszkodzeń 2 i piąty slot kamuflaż sygnały. Wygląda to następująco. Także też survivalowy zestaw. Tutaj mamy wszystkie te z linii niżej. Podpalanie raczej nie będzie tutaj naszym jakimś tam priorytetem, ale można, jeżeli chcecie, na przykład rezygnować z zalań i dać sobie to. I w tym momencie przechodzimy jeszcze do omówienia, moi drodzy, parametrów. No i tu zaczyna się robić już nie tak przyjemnie. Na początek porównanie szybki rzut oka na pancerz i największy minus tego okrętu, moi drodzy, czyli. O pancerze, nie dziobu i rufy wynosi 25 mm, pokład akurat 32, burta 30, 32, no i tam potem przechodzimy dalej do pancerza Stadeli to jest 240 mm, i tutaj wygląda to dosyć podobnie jak na Gaskoni. Z tym, że Gaskonia, moi drodzy, bo jest to okręt, który w zasadzie wypadałoby porównać z szampanią, Gaskonia ma tu już 32 mm, oraz dosyć istotna różnica. Punkty wytrzymałości Gaskoni to jest 66. A szampania ma, moi drodzy, 52600, czyli to jest pancernik, który ma najmniejszą pulę HP ze wszystkich pancerników ósmego tieru, czy do drzewkowych, czy premium. Ostatnio były narzekania na to, że Odyn ma małą pulę HP, to ten ma jeszcze mniej. Nie dużo, ale mniej. I wydaje mi się, że to te, dwa, te dwie rzeczy, czyli opancerzenie dziobu i rufy oraz pula HP dyskryminują ten okręt totalnie. Nieważne, co on by miał w sobie więcej, jest dla mnie totalnie bezużyteczny i grywalny. I teraz tak, omawiamy dalej parametry. Uzbrojenie. Tutaj mamy 2x3 406 mm, na Gaskoni mamy wiadomo 2x4 380. To jest główna różnica jeszcze w tych okrętach. I parametry artylerii dodatkowej to jest 28,6 czas przeładowania. Szansa na podpalenie 51% w setupie, który wam pokazałem. Prędkość wyrotowa pocisków przeciwpancernych i oburzających wynosi tyle samo, 850 metrów, Sigma wynosi 2.0, także nie jest najgorzej. Rozrzut maksymalny wynosi tutaj widzicie 240 metrów, także jest mniejszy niż na Gaskoni, bo tutaj mamy sobie na przykład 278 i Sigma jest 1.9, Szampania ma 2.0. Parametry obrony przeciwlotniczej są ocenione na 70, ja tam się nie będę rozdrapniał za mocno nad tym. Manewrowość. Okręt jest szybki, 35,7 węzła, ze szmatką oczywiście. Gaskonia jest sporo wolniejsza, 33,6, ale reszta parametrów, jeżeli chodzi o manewrowość i kamuflaż są podobne, o ile nie identyczne. Promień skrętu 850 metrów, czas przestawienia steru 15,5. Wykrywalność z powierzchni 12,9, tu Gaskonia wypada również gorzej w tym aspekcie, 13,2, także niewiele, ale trochę. Wykrywalność z powierzchni jest identyczna, 8,9 km, 15,8 po wystrzale z dymu. No i wykres penetracji jeszcze, moi drodzy, mam dla Was przygotowany. I przedstawia on się następująco. Niebieska linia to jest penetracja szampanii, żółta to jest gaskonia. I widzicie, że do, ogromna różnica, nawet na, w zasadzie utrzymuje się ona przez cały zasięg. Weźmy sobie 14 km na przykład i gaskonia niecałe 500 mm z groszami, a tutaj mamy Ponad 600 mm, także ogromna ilość tych mm, jakie przebija ten okręt. No bo to są 406, także to jest jakiś tam plus niewątpliwy tych dział, ale przypominam, że jest ich tylko 6. Ładują się tak samo długo jak 8 dział na Gaskoni. Także widzicie, że ta penetracja nawet na maksymalnym zasięgu, który tam wynosi 25 km, tu już nawet tego nie obejmuje wykres, ale przy 20,5 km mamy ponad 500 mm penetracji. Także no istnieje również ryzyko, że jak będziemy strzelać w krążowniki, to będziemy je przebijać na wylot. Także, ojojo, dobra, udało się uratować pokaz. Także omówiliśmy sobie parametry, wiecie jak wygląda kapitan i moduły. Przypomniałem Wam o giveaway'u i teraz szybciutko mówimy sobie jeszcze bitwę na tym okręcie. I nieco inny jest również układ sekondarki na tym okręcie, biorąc pod uwagę to, jaki mamy na Gaskoni. Przy czym zasięg tych sekundarek na obu okrętach bazowy jest identyczny. Można go oczywiście podbić, tam chyba 7 i 7 wynosi bazowo, ale można go oczywiście podbić nieco tam perki, moduły i inne rzeczy. I wtedy byśmy się kręcili w okolicy 10 km. Kilometrów. Ale weźcie pod uwagę, że pula HP nie pozwala na podchodzenie blisko, opancerzenie też na to nie pozwala. Co do działu, widzieliście, że penetracja jest dosyć spora, tak, więc z jednej strony można pomyśleć, że a penetracja dobra można strzelać na daleko. No, 2 Sigma jest nie najgorsza, bo 2.0. Rozrzut też jest mniejszy niż na gaskoni, ale po kilkunastu bitwach naprawdę mam wrażenie, że te działa dużo bardziej sieją niż te, które mamy na gaskoni i strzelanie przy maksymalnym zasięgu raczej temu okrętowi nie pomaga. Oczywiście możemy sobie założyć obeczki i próbować coś podpalić, no ale znowu zostaje nam tutaj kwestia celności tego okrętu. No i moim zdaniem ta celność jest, no gdybym miał celność określić od 1 do 10, to dałbym tutaj jakieś 3. 4, góra. 4 to już maks. 3,5 powiedzmy. Także moim zdaniem ten okręt jest niecelny. Penetracja pocisków przeciwpancernych naprawdę pozwala nie nas kogoś zaskoczyć, ale musimy wziąć pod uwagę to, że no nie ma w zasadzie jak się tym okrętem ustawić, żeby nie dostać w pierdziel, bo no nieważne, kajtujemy, dziobujemy, ustawiamy się dubką do przeciwnika czy burta i tak dostaniemy łódkę i tak dostaniemy łódkę. Także to jest najgorsza kwestia w tym okręcie. On na daleko jest niecelny, a na blisko jest niewytrzymały, więc dla mnie. Kompletnie nie jestem w stanie znaleźć zastosowania dla tego okrętu w bitwie. I gdyby ktoś mnie pytał, co wybrać, szampania czy gaskonia, bez brugnięcia okiem mówię gaskonia, to jest naprawdę porządny, twardy okręt, który potrafi w bitwie sporo wytrzymać i sporo namieszać, mimo tego, że ma 380, ale sobie naprawdę radzi. I gdyby ktoś mnie pytał, to tego okrętu zdecydowanie nikomu nie polecę. Także dlatego powiedziałem na początku, że. Yy, jest do wygrania, ale no, nie zazdroszczę temu, kogo wygra, bo no, ja będę miał go w porcie, ale będzie u mnie tylko stał i zbierał kurz. Wyciągnę go może raz na rok, czy dwa, jak będą z niego jakieś kontenery star, czy, stal, czy inne rzeczy za zagranie przy jakiejś tam świątecznej okazji, czy na Boże Narodzenie, czy na urodziny WOWSA. Także u mnie ten okręt w portu wyciągany nie będzie. Jeżeli mam wyciągnąć pancernik, to wolę Skonie, Burgundię, Republikę, czy nawet Dunkierkę niż to. Inny build niż survivalowy wydaje mi się tutaj totalnie pomylony, no bo jak mówiłem, pancerz HP nie pozwala nam na jakieś tam szarżowanie. Jakie ma szanse taki okręt, który jest opancerzony w ten sposób i ma tyle HP w starciu z Tirpitzem, który ma raz, że torpedy, dwa, że ma kilkanaście tysięcy HP więcej, trzy ma, no fakt faktem tych rurek ma więcej nie dużo, ale ma jednak dwie, dwa działa więcej, mimo że mniejszego kalibru to jednak więcej. I no, jak my możemy z nim walczyć? On nas będzie przebijał, nawet jak my się ustawimy jakoś rozsądnie, skontujemy się do niego i tak przebije 25 mm z tyłu czy na rufie i tak. Przepraszam się, na dziobie. Z tyłu czy na rufie to w zasadzie bardzo podobne miejsca. Pelotka radzi sobie, no, przyzwoicie. Nie gwarantuje jakiegoś tam względnego bezpieczeństwa, ale coś tam zawsze strąci jak ktoś nas próbuje zaatakować. Niewątpliwą zaletą tego okrętu jest jego prędkość, więc możecie próbować wejść szybko na flankę i albo stamtąd próbować walić cytki w jakieś tam przepływające pancerniki czy krążowniki. Ale znowu z drugiej strony, jak wchodzimy na flankę, to możemy się natknąć na te okręty, które również tą flankę sobie wybiorą. No i wtedy już no, mamy szansę uciec, bo jesteśmy szybkim okrętem, ale nie mamy na to zbyt dużo czasu, bo nasze HP topnieje szybko i my nie mamy go dużo. Także to są naprawdę dwie najbardziej istotne rzeczy w tym okręcie: HP, pancerz i niecenne działa, więc nie wiem, czego tu więcej oczekiwać od tego okrętu. Ja go zdecydowanie nie polecam. Oceniłem go, moi drodzy, gdybym tak oceniał standardowo pancernik premium, tier 8, no żadnych bajerów, naprawka, samolocik myśliwski, ewentualnie zwiadowczy, no i dopałka do silnika, nie ma torped, nie ma sekundarki, nie ma HP, nie ma pancerza, no ile można dać? 3 na 10 moi drodzy, nie więcej, 3 na 10 i to jest w miarę łaskawa ocena z mojej strony. Oczywiście P-Pance pozwolą Wam czasem zrobić jakiś sensowny damage, tyle że musicie zaryzykować albo podejść się blisko, albo mieć na tyle dużego farta, że traficie na dużym dystansie. No Ale blisko nie podejdziecie, no bo wiadomo co. Także, to będą już ostatnie minuty tej bitwy. Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko co chciałem na temat tego okrętu powiedzieć. Także moi drodzy, Wargaming po serii naprawdę fajnych okrętów ostatnio wypuszczonych do gry znowu wraca do yy, Niodostwa, mamy kopię tego co już w grze istnieje, do tego z także zdecydowanie z tych dwóch pancerników Szampania, Gaskonia, Gaskonia bezdyskusyjnie jest lepszym okrętem. I tamten Wam polecam kupować, jeżeli chcecie oczywiście, bo wiadomo, że Ktoś może mieć taki pogląd, że nie wyda nawet złotówki, wtedy no, no lepiej żadnego. Ale jeżeli pytacie, który z tych dwóch jest lepszy, no to nawet nie ma co pytać. Gaskonia i koniec kropka. Także widzicie, że yy, ta bitwa taka kajtowana, trochę uciekana, bo flanka padła, ja tam nie pomogę, no bo nie pomogę, bo nie mam czym. Mam sześć dział, mam mało hapsa nie mam pancerza. Ale to jest bitwa, w której na tym okręcie zrobiłem największy damage. Otarłem się tutaj praktycznie o 100 tysięcy i naprawdę nie jestem w stanie z tego okrętu wycisnąć więcej, bo jak podejdę blisko, to mnie zamęczą, jak podejdę daleko, to nie mogę trafić. I no, mam problem. Także 3,5 na 10. 3 na 10 mówiłem czy 3,5. Odtworzę sobie, no dajmy 3. Odtworzę sobie, jak skończę nawijać i sobie sprawdzę, ile powiedziałem na początku, ale wydaje mi się, że 3 na 10 to jest wystarczająca ocena, także na ten okręt. Jak ktoś chce go wygrać po to, żeby mu w porcie i się kurzył, no to proszę bardzo, macie taką możliwość, jeżeli chcecie. Przypominam, giveaway szampania, nick z gry, serwer, na którym gracie. Trzy rzeczy w komentarzu, no i oczywiście, jeżeli chcecie jeszcze coś dodać od siebie, to bardzo chętnie was poczytam, co tam macie za opinię na temat tego okrętu. Z mojej strony w tym materiale to jest wszystko, zobaczcie jeszcze tu ostatnie salwy i no nie polecam wydawać pieniążków na ten okręt. Tutaj akurat łaskawie 1600 wpadło od Tirpica. ale tutaj mamy bezczelne Fubuki, który podpłynęły sobie tak blisko. Także teraz się tutaj troszeczkę zdziwi. No tu już konkretniejsza salwa przyleciała, udało się gościa zgasić, znaczy podpali w zasadzie. No i tutaj leci salwa, która wysyła mnie do portu. Także możecie sobie wyobrazić, jak się tym okrętem gra. Z mojej strony to wszystko do usłyszenia i na razie.